Panie komendancie wojewódzki, dowódca uroczystości, nadkomisarz Jacek Juwa melduje o gotowości do uroczystego otwarcia posterunku policji w Wadowicach Górnych. Zapraszam pana. Witam państwa serdecznie. Posterunek mieści się w budynku o powierzchni użytkowej ponad 83 metry kwadratowe. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 183 tysiące złotych, w tym blisko 11 tysięcy złotych to nakłady finansowe poniesione przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie. Cieszę się, że ten projekt został z powodzeniem zrealizowany dla dobra społeczności lokalnej. Jestem również przekonany, że zakończona inwestycja wpłynie na wzrost bezpieczeństwa, ułatwi kontakt z policją oraz poprawi jakość obsługi interesantów. Oddawany do użytku obiekt zapewni również odpowiednie warunki pracy funkcjonariuszom i wpłynie na poprawę skuteczności realizowanych zadań. W utworzonym posterunku służbę będzie pełniło 6 funkcjonariuszy policji, którzy będą mogli szybko reagować na zaistniałe zagrożenia. Niech ten posterunek z wszystkimi jego urządzeniami, a zwłaszcza wszystkich, którzy tu będą pracować i wszystkich tu zgromadzonych, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. To bardzo ważny moment dla powiatu mieleckiego, a szczególnie dla gminy Wadowice Górnej, Górnych, dla mieszkańców, dla bezpieczeństwa naszego. Przybywa kolejny obiekt, który będzie służył poprawie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu mieleckiego, a w tym w szczególności Wadowic Górnych i okolicznych gmin. Mam nadzieję, że nowo otwarty posterunek ułatwi dostęp mieszkańcom do pomocy przez policję, jak i również ułatwi kontakt. Także bardzo się cieszę z tego powodu, że mogę uczestniczyć w tej uroczystości i ten budynek na pewno będzie wydatnie pomagał w bezpieczeństwie, w polepszeniu bezpieczeństwa tej części powiatu mieleckiego. I z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować głównemu komendantowi policji, panu wojewodzie. Chciałbym też przede wszystkim podziękować też i komendantowi wojewódzkiemu Policji Państwowej, ale też przede wszystkim władzom samorządowym gminy Wadowice Górne na czele z panem wójtem, gdyż bez ich wkładu finansowego, a wcześniej bez intensywnych starań nie byłoby możliwe pewnie uczestniczenie dzisiaj w tej uroczystości w oddaniu tego aktywnego, odnowionego obiektu. Mieliśmy marzenia w naszej gminie, aby reaktywować ponownie posterunek policji w Wadowicach Górnych. Jako mieszkańcy zorganizowaliśmy się i się udało. Duży wysiłek naszego samorządu, duży wysiłek i zaangażowanie policji jako formacji instytucji publicznej. I dzisiaj jesteśmy tutaj w styczniu w Wadowicach Górnych i otwieramy posterunek policji, który wydatnie w naszej ocenie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców, których w zdecydowany sposób podkreśla wagę i rangę naszego samorządu, naszej gminy, bo mamy samodzielny posterunek policji z kierownikiem, z wzmocnioną kadrą tutaj na naszym terenie. To jest pokazanie tego, że samorząd i instytucje publiczne nie tylko werbalnie współpracują, ale i faktycznie. I nasze dzisiejsze spotkanie i otwarcie tego posterunku jest tego dowodem.